zajęci jad i pełną pokory uległość. I od niej uczmy się tej samej postawy wobec Boga. Twoje fiat, nasze amen. Tak będziemy śpiewać w tym roku w hymnie naszej 41. pielgrzymki podlaskiej. Twoje fiat, Maryjo, nasze amen. Słowo niech się w chlebem stanie. Wyruszmy więc w drogę pełni ufności, tak jak kiedyś Ty, Maryjo. Mimo trudów i niezrozumienia, niech nasz duch wysłanie. Drodzy pomocnicy, którzy za chwilę wyruszycie jako nasi delegaci i przedstawiciele, przejdźcie dzisiejszy odcinek ze świadomością, że nie idziecie sami. Niech wasze serca, które będą śpiewać i modlić się, niech będą pojemne. Niech będą pojemne tak jak serce Maryi, która dzisiaj w swym sercu składa wszystkie nasze intencje, zwłaszcza duchowe, które chcemy zanieść przed jej tron. Niech i wasze serca, drodzy pątnicy, będą pojemne, byście w nich mogli ponieść nas wszystkich. Kiedy Jezus szedł na górę Tabor, na górę przemienienia, nie zabrał ze sobą wszystkich uczniów. Wybrał delegację. Poszło z nim zaledwie trzech: Piotr, Jakub i Jan. Ale to, co oni tam przeżyli, umocniło wszystkich. Taki jest sens istnienia Kościoła. My jesteśmy Kościołem, mistycznym ciałem Chrystusa. Nie cały świat należy do Chrystusa, ale my jesteśmy Chrystusem, Jego mistycznym ciałem. Chrystus nas wybrał, żebyśmy byli przedstawicielami całej ludzkości w modlitwach, w pokucie, w ofierze, w wierności. I ten obraz 10 modników wędrujących przez kolejne dni jest obrazem Kościoła i całej ludzkości. Nietypowe warunki. Warunki są jak zawsze. 1 sierpnia, piękna aura, Pan Bóg daje nam trochę chmur, żeby pielgrzymi mogli spokojnie dojść. Oczywiście jesteśmy w czasie zagrożenia epidemicznego i w tym roku to jubileuszowe nasze pielgrzymowanie na Jasną Górę przybiera troszeczkę innego, bardziej symbolicznego wymiaru, ale tak jak mówiliśmy tutaj na Eucharystii rozpoczynającej ten pierwszy bialski etap, chodzi o to, żeby pielgrzymować też sercem. Żeby w tych ramach opatrzności, które Pan Bóg w tym roku nam daje, umieć także rozważyć Słowo Boże, to przygotowane piękne hasło tegorocznej pielgrzymki, Maryja niewiastą Eucharystii, i zgłębić, może właśnie nawet tu bez tego zmęczenia fizycznego, czym jest msza święta dla nas na co dzień, zwłaszcza, że niektórym po epidemii nie chce się wrócić do kościoła, albo może lękają się wrócić. Więc tym bardziej przez te transmisje, które będą każdego dnia o godzinie 20, chociażby przez naszą diecezjalną rozgłośnię, można będzie wysłuchać tych samych konferencji, których będą słuchać pątnicy w czasie swojej codziennej drogi i razem się pomodlić i zgłębić swoją wiarę i wiedzę na temat właśnie mszy świętej, wielkiej tajemnicy wiary, do której właśnie zaprasza w tym roku nas Maryja. A pielgrzymować w tym roku to także nosić maseczkę, zachowywać odstęp społeczny i przyjąć te wszystkie obostrzenia, które również kierownictwo 40. jubileuszowej pielgrzymki na nas wszystkich nałożyło, także na nas biskupów. Na tej delegacji 10-osobowej dzisiaj, która wyrusza z parafii przy ulicy Brzeskiej, Białej Podlaskiej, w ich plecakach i w ich sercach intencje 1000 pielgrzymów, którzy niestety nie mogą pójść w tym momencie. Tak, dokładnie mówiłem, że w czasie homilii dzisiejszej, że ich serca muszą być tak pojemne jak serce Maryi, bo w tych 10 młodych sercach trzeba ponieść rzeczywiście sprawy nas wszystkich, wszystkich parafii naszego dekanatu, naszych dekanatów i także całej naszej diecezji. Przy normalnym ruchu pątniczym rozkładało się to jakoś inaczej, ale wiemy, że przeżywamy tak trudny czas, że również tych intencji jest więcej. Dlatego składajmy je każdego dnia, a przez przewodników one dotrą na kolejne etapy pielgrzymowania aż po Jasną Górę. Módlmy się za pielgrzymów naszej podlaskiej pielgrzymki na Jasną Górę.
aby ich trud przemieniał się w radość duchowych przeżyć i owocnych. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach, które my i wszyscy pielgrzymi niosą w swoich sercach, aby zostały wysłuchane i przyniosły błogosławione owoce. Ciebie prosimy. Panie Prezydencie, dzisiaj nietypowa pielgrzymka 40. jubileuszowa. Pan Prezydent przyszedł również i pożegnać, i pożyczyć, i trzymać kciuki za tą pielgrzymkę. Dojdą i jednak ta pielgrzymka dojdzie do skutku. To piękny jubileusz. Od 40 lat wierni bialskich parafii pielgrzymują na Jasną Górę. Jak powiedział dzisiaj ksiądz biskup i ksiądz dziekan, pielgrzymka szczególna ze względu na koronawirusa w sposób pełen duszpasterskiej troski, ograniczona tylko do przedstawicieli poszczególnych parafii. Ale jak przypomnieli nam dzisiaj nasi bialscy pasterze i ksiądz biskup, to nie nogi niosą intencje, a serca, a te bialskich parafian na pewno będą towarzyszyły myślami przedstawicielom naszej społeczności pielgrzymującym na Jasną Górę. Cieszymy się, że ksiądz biskup na początku swojej posługi jest już w naszej parafii. A dziękuję serdecznie wszystkim kapłanom, zwłaszcza proboszczom. Proboszczowie są zawsze razem tutaj w naszym dekanacie, w naszym mieście. Bóg zapłać za tę obecność kapłanom, za posługę w konfesjonale. Moi drodzy, wam wszystkim, tym, którzy idą na trasę, wybrańcom, ale i wszystkim, którzyście przyszli, z samego rana poświęcili ten czas i pewien trud. Bardzo dziękuję serdecznie panu prezydentowi, że jest z nami, prezydentowi naszego miasta, reprezentuje wszystkich bialczan. A moi drodzy pielgrzymi, wyruszacie ze świątyni, w której przez ponad 150 lat spoczywało ciało relikwie świętego Jozafata, tutaj właśnie w tym ołtarzu. To był pielgrzym przez ziemię kresową, poprzez Austrię potem, a teraz w Rzymie, przy grobie świętego Piotra, za jedność Kościoła. Jak ksiądz biskup zaznaczył w swojej homilii, nasz czas wyjścia 41. pielgrzymki na Jasną Górę. I to czynimy. Wyruszamy, choć trochę inaczej. Bóg zapłać wszystkim za naszą wspólną modlitwę. Dziękuję księdze biskupie za ukazanie naszego pielgrzymowania, za to, że wiemy, jak pielgrzymować. Bo każdy z nas jest pielgrzymem. Mamy iść do domu Ojca. A jednym z etapów jest pójście na Jasną Górę. Można powiedzieć, krótki etap. A innym etapem jest pielgrzymowanie duchowe. I warto odkryć tę wartość, że każdy z nas jest pielgrzymem, a na różne sposoby pielgrzymujemy. Zadbajmy o to, abyśmy potrafili wykorzystać ten czas, święty czas, dla pielgrzymów fizycznych, a którzy w tym roku nie będą mogli iść. Będzie to czas szczególnej próby, trudnego doświadczenia, a jednocześnie myślę, że pięknym czasem rekolekcji, aby odkryć nowy sens tego pielgrzymowania. Nietypowa pielgrzymka. Nietypowa. Uważam, że nawet może trochę i trudniejsza, szczególnie dla tych, którzy mieli w planach wyjście, a jednak nie wychodzą, muszą zostać. Ale myślę, że wszystko, co dzieje się, to jest darem Pana Boga. Jak dzisiaj będzie etap? Do Drelowa. Więc trasa zostaje ta sama i bez zmian, więc myślę, że mniej więcej te do 3, do 4 godziny pielgrzymi dojdą, ale etap myślę, że będzie też i od pogody bardzo dobry. Drodzy bracia i siostry,
Rozpoczynając tę pielgrzymkę, przypomnijmy sobie, z jakich powodów to czynimy. My wszyscy, i potnicy fizyczni, i potnicy duchowi. Miejsca święte, które pragniemy nawiedzić, świadczą o pobożności ludu Bożego. Często udajemy się tam, aby Bóg swoją łaską umocnił nasze życie chrześcijańskie i dodał nam zapału do pełnienia dzieł miłości. Możemy też coś zaofiarować wiernym, którzy w tych miejscach stale przebywają. Przykład naszej wiary, nadziei i miłości. W ten sposób wszyscy, stali mieszkańcy i pielgrzymi, możemy się wzajemnie budować i ubogacać. Bądź ze swoimi sługami, którzy rozpoczynają pielgrzymkę, i kieruj ich drogą zgodnie z Twoją wolą. Osłaniaj ich za dnia zbawienną opieką, a nocą oświecaj blaskiem swojej łaski, aby pokrzepieni Twoją obecnością szczęśliwie dotarli do celu swej pielgrzymki przez Chrystusa, Pana naszego. Z potrzeby serca, z takiego też wyróżnienia, że akurat my możemy dzisiaj pielgrzymować. Dość specyficzne warunki tej 40. pielgrzymki. Tak, wyjątkowe, prawda, ale i takie, jak ksiądz biskup powiedział, no tylko tak wybrani, tylko i z jednej strony wyróżnieni, a z drugiej tacy duchowo obciążeni, tak? Jesteście delegacją dzisiaj całej Białej Podlaskiej regionu. My Świętej Anny akurat. My Świętej Anny. Z kim rozmawiałem? Imiona? Krystyna. Marta. Magda. Czego Paniom życzyć? Wytrwałości. Cierpliwości. No i do lekkości.